Czy słyszeliście czasami od rodziców teksty w stylu: dostałaś piątkę? Fajnie, ale czemu nie szóstkę? Dziś opowiem o różnicy między ocenianiem a docenianiem. Piątka? A czemu nie szóstka? Nie mogłeś się lepiej nauczyć? Nie, no to jest w ogóle niedorzeczne, po co ty bierzesz się za to? To jest jakiś idiotyczny pomysł, nie rób tego, i tak ci to nie wyjdzie. Nie sprzeczysz, ty sobie nie poradzisz, ja ciebie dobrze znam. Czy mieliście poczucie, że zauważają was tylko albo głównie wtedy, kiedy coś wam się uda? Napisałeś najlepiej z klasy egzamin. Ojejku, kocham cię, synku! A co, gdybym nie napisał dobrze sprawdzianu, to nie bylibyście ze mnie dumni i nie kochalibyście mnie? Kluczem jest to, żeby zarówno dziecko, jak i człowiek dorosły czuli się docenieni, niezależnie od tego, co robią, jakie są efekty ich pracy, jaką ocenę przynieśli ze szkoły, czy to jest szóstka, piątka, czy trójka, żeby czuli się dobrze, żeby czuli się docenieni, a nie ocenieni. Przyjrzyjmy się temu na przykładzie prostej sytuacji, w której dziecko narysowało rysunek i prześledźmy trzy możliwe przebiegi wydarzeń. Wow, jaki piękny rysunek narysowałaś, wspaniały, cudowny, piękny. Na pierwszy rzut oka reakcja wydaje się całkiem w porządku. Pozytywna ocena rysunku, co mogłoby być w niej nie tak, bo rodzi dwa ryzyka. Nieprawda, wcale nie jest ładny. Nawet nie jest w ogóle dokończony. Moje córki, słysząc to, prawie zawsze reagowały w taki sposób. Mamo, ale ja wiem, że ten rysunek jest niefajny. Mówisz tak tylko dlatego, że jesteś moją matką? Serio, jest piękny. Fajne, co? Drugie ryzyko polega na tym, że co gdy w pewnym momencie tej pochwały, czyli pozytywnej oceny, zabraknie? Gdy mama któregoś razu nic nie powie, albo gdy potem nauczyciel, szef, kolega, kontrahent nie wyrazi pochlebnej opinii. Wcześniej zawsze słyszeliśmy, że jest pięknie, wspaniale, błyskotliwie, inteligentnie, ciekawie. Nagle tej oceny nie ma, czyli co? Jest nudno, głupio, banalnie? Ładny rysunek narysowałaś, ładny, ale mogłaś tutaj zostawić troszeczkę mniej przestrzeni, bo to jest jednak marnotrawstwo kartki i nie rozumiem zupełnie, co mają oznaczać te tutaj symbole obok nóżek. No ładnie, ładnie, ale postaraj się troszeczkę bardziej. Rysunek jest naprawdę idealny, kochanie, ale powiedz, dlaczego ta kartka taka pognieciona? No dlaczego ty jesteś takim flajtuchem? Niby cenne rady mamy, która ma dobre intencje i daje wskazówki, tak by dziecko mogło nauczyć się świetnie rysować, ale jak czuje się z tym dziecko? To jest komunikat dla niego: nie jesteś wystarczająco dobry. Nie postarałeś się zbyt bardzo. Postaraj się bardziej, wtedy cię docenię. Na razie cię oceniam. A może ty, matko, doceń dziecko? Ono nie potrzebuje twojej oceny. Ono nie narysowało tego rysunku po to, żebyś opiniowała niczym w jury. Ona chciała, żebyś doceniła i zauważyła to i na przykład powiedziała: widzę, że sprawia ci dużo radości rysowanie. Lubisz rysować, prawda? Naprawdę miło na to patrzeć. A powiedz, co ci się podoba w twoim rysunku? I do właśnie takiej reakcji zachęca Marta Chrostowska, psycholog i psychoterapeutka, z którą rozmawiałam jakiś czas temu o poczuciu własnej wartości, bo przy takiej reakcji otwiera się przestrzeń do kontaktu z drugim człowiekiem, do uważności, zainteresowania nim, docenienia jego wysiłku, zaangażowania, a nie oceny efektu. Jeżeli nie ma pochwał, to spodziewam się krytyki, bo w dzieciństwie byłam bardzo często zarówno chwalona, jak i krytykowana. Czyli jestem cały czas w takim stanie niepewności, jak jury mnie oceni, czy będzie nota 5 punktów, czy nota 0 punktów. Za każdym razem, kiedy publikuję film na YouTubie, myślę sobie, na pewno im się już nie spodoba. Niszka, nudzisz, dramat. A potem, jak widzę pozytywne, to myślę, wow, tak, super jest, podoba się. Jeszcze mam jedną szansę, dobra, mam jedną szansę. Oczywiście nie mam żalu do was, drodzy rodzice, bo wiem, że mieliście dobre intencje. Sama tak robiłam w stosunku do moich dwóch już dziś nastoletnich córek, ale dziś pomnę o doświadczenia. Z synem postaram się inaczej, postaram się minimalizować jego chwalenie i krytykowanie, za to doceniać go takim, jakim jest. I żeby potem nie musiał czerpać siły z tego, jak ocenią go inni. I to właśnie poczucie docenienia dodaje nam skrzydeł. Bo wiecie, jak to jest. Każdy z nas żyje w tym samym świecie.
I jakie to jest ciekawe, że jedni z nas są w stanie postrzegać świat jako pełen możliwości i szans, w które chętnie i ochoczo rozpościerając skrzydła wlatują, a inni widzą pełno zagrożeń, niepewności i czują, jakby te skrzydła mieli podcięte. A skoro jesteśmy przy skrzydłach, to pięknie oddaje to zjawisko samospełniającej się przepowiedni, zwane również samospełniającym się proroctwem, które pierwszy raz opisał Robert Merton, a bliżej przyjrzeli mu się badacze Rosenthal i Jacobson w eksperymencie zwanym eksperymentem Pigmaliona, stąd dziś funkcjonuje to jako efekt Pigmaliona, czyli zjawiska polegającego na tym, że zachowujemy się zgodnie z tym, czego oczekują od nas inni ludzie. Jeżeli postrzegamy kogoś jako osobę inteligentną i dowcipną i tak ją traktujemy, doceniając jej humor i intelekt, czyli zauważając i reagując nań, śmiejąc się z żartów, wysłuchując z zainteresowaniem, to ta osoba dostaje wiatru w żagle, ochoczo wygłasza różne kwestie, żartuje bez poczucia żenady. I właśnie taka pozytywna odmiana samospełniającego się proroctwa nazywa się efektem Galatei. Natomiast negatywną odmianą samospełniającego się proroctwa jest efekt Golema. Mama uważa, że jestem nieudacznikiem i wszystko, za co się biorę, zepsuje. To prawda, jestem nieudacznikiem. Gdy powtarzamy dziecku, czy mężowi, żonie, bratu, koledze, podwładnemu, że jest nieudacznikiem i leniem i na pewno nic mu nie wyjdzie, to jesteśmy na doskonałej drodze, żeby taki się stał. Również nie powierzamy mu na przykład zadań. Gdybyś była bardziej odpowiedzialna, to pozwoliłabym ci tam jechać, ale jesteś nieroztropna, nieodpowiedzialna, jesteś leniwa, zaśpisz na pewno na ten autobus, wsiądziesz nie do tego, co trzeba, wysiądziesz na złym przystanku, nie skasujesz biletu, siedź w domu. Taka mała prywata. Powiem wam, że mój mąż od początku, kiedy zaczęłam mówić o tym, że chcę założyć kanał na YouTubie, wyrażał się o tym sceptycznie. Miał bardzo wątpliwy stosunek do mojego pomysłu. I gdybym mu uwierzyła, gdybym słuchała jego opinii, spostrzeżeń, rad i sugestii, to nigdy byście o mnie nie usłyszeli. I wiecie, co zrobiłam? Po prostu przestałam z nim o tym rozmawiać. I rozmawiałam tylko z osobami, które wiedziałam, że mają do tego przychylny stosunek. Słowa mają ogromną moc. Negatywne podcinają skrzydła, pozytywne dodają ich. Warto oddziaływać na ludzi tak, żeby czuli się w naszym towarzystwie dobrze i żeby dostawali siły i skrzydeł. Do tego też zachęca Barbara Fredrickson, autorka książki Pozytywność, sugerując, że kluczem posiadania dobrej jakości życia jest przewaga uczuć pozytywnych, czyli na przykład życzliwość, serdeczność, inspiracje, zachwyt, zainteresowanie, miłość. Wiecie, że eksperymenty wykazały, że celowe stawianie się życzliwym, czyli tak wręcz programowanie się, że chcę być życzliwym, zwiększa nasze zasoby pozytywności, a więc też jakości życia i zadowolenia. Bądź życzliwy w swej naturze, bo życzliwi żyją dłużej. Podobnie Fredrickson zachęca do tego, żeby mieć nadzieję i na przykład robić plany na przyszłość, ale wizualizować je sobie bardzo pozytywnie. Snuć marzenia o przyszłości. Jak będzie dobrze, jak nam się coś uda, jak nam się coś powiedzie. Gdy będziemy myśleć o tym pozytywnie, mając dobrą nadzieję, to jesteśmy naprawdę na bardzo dobrym kroku do tego, żeby to się wszystko ziściło. W USA w latach 80. powstał nurt zwany podejściem doceniającym, opierający się na założeniu, że wszelkie organizacje i systemy społeczne funkcjonują lepiej, gdy poświęcą energię na poszukiwanie pozytywnych aspektów swojej działalności. Osoby biorące udział w tym badaniu doceniającym są wprost zachęcane do tego, żeby opowiadać o pozytywnych doświadczeniach, wspomnieniach, słowem do identyfikowania wszystkiego, co dobre w organizacji. Na przykład firmie, pracy, rodzinie. Poszukiwanie pozytywów oraz skupianie się na tych elementach, które dobrze funkcjonują, nie oznacza, że patrzymy na to jako na perfekcyjne czy idealne. Nie! Po prostu bierzemy tę niedoskonałą część rzeczywistości w nawias i skupiamy się na tym, co zostało. Zwłaszcza, że nie ma przecież ludzi idealnych, sytuacji idealnych, wyborów idealnych.
nie jest idealnych. Wszystko ma swoje wady i niedoskonałości, ale po co się na nich skupiać? Ja oczywiście jestem teraz taka mądra liniska, ale sama mam dużą skłonność do tego, żeby czasami czepiać się tych negatywów, ale staram się nad tym pracować. Zamiast oceniać, co jest nie tak, lepiej docenić to, co nam się podoba. I z takiego też założenia wychodzi bank BGŻ, BNP Paribas, który jest partnerem tego filmu i który prowadzi kampanię Doceniaj, nie oceniaj, której celem jest pokazanie, jak wielką moc ma docenianie. Dowartościowujące słowa motywują każdego. Doceńmy siebie, ludzi obok nas i świat, do czego siebie i Was zachęcam. Piszcie, jakie są Wasze przemyślenia, doświadczenia, refleksje, komentujcie, subskrybujcie mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. Cieszy mnie każda łapka w górę, która jest dla mnie sygnałem tego docenienia. Każde udostępnienie filmu, każdy komentarz i cóż, do zobaczenia za tydzień. Pa!